Mam nadzieję, że jesteście w formie, ponieważ dzisiaj zaliczymy dwie imprezy, jedna po drugiej. Porsche Season jest kolejność jak z Party Hard 2 i jeżeli chcecie, żeby ta impreza trwała w nieskończoność, to koniecznie walnijcie łapencję w górę. Jedna taka łapka to jest jeden dzień imprezy więcej. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, to serdecznie zachęcam, żebyście kliknęli sobie tutaj. Ja świadczam, że dzisiaj będę grał bardzo agresywnie, będę wykorzystywał sztuczną inteligencję jak tylko się da, oczywiście spełniając wszystkie swoje niecne zachcianki. Tylko martwi mnie jedno, że musimy wykonać dzisiejsze zadania w metrze w określonych ramach czasowych. A oto my! Uciekamy z miejsca, które rozgrzaliśmy do czerwoności. Napotykamy na swojej drodze piękną niewiastę na skuterze. Co tak długo cię zajęło? Znalazłeś ją? Nie ma jej tutaj. Cholera, gdzie teraz się wybieramy? Jej laboratorium jest zbyt daleko. Dalej, Marena. Lecimy. Nie poganiaj mnie, ponieważ ja tego nie lubię. I to musimy sobie chyba zapamiętać. Kilka tygodni temu. Muszę przyznać, Anthony, zapomniałam o tym momencie, kiedy spotkał swoją dziewczynę. Czy miała na niego zły wpływ, dr Bright? Szukałem kogoś, kogo mogę obwinić. Śledziłem tych, którzy są za to odpowiedzialni. Ale działałem na ślepo. Metro. Epizod 8. Tydzień przed wywiadem. Czyli moment, w końcu ile tygodni wcześniej, ile tygodni później? Ciężko jest to stwierdzić, ale mamy 6 minut na to, żeby wykonać nasze wszystkie zadania. Musimy znaleźć jednostkę do śledzenia GPS. Następnie musimy dorwać się do pociągu. I tutaj jest chyba pierwsze pomieszczenie, które możemy sprawdzić. Potrzebujemy jednostki GPS i to jest chyba ta jednostka. Nie wiem, czy od razu nie wchodzimy do pierwszego lepszego pociągu. Nie wejdziemy, ponieważ nam właśnie uciekł. Oby to nie była stacja, która nas zawiezie do Hogwartu. W każdym razie, nasz cel porusza się po linii niebieskiej. My, jeżeli wejdziemy sobie do S6, to wejdziemy do linii czerwonej. Wszystko zależy od tego, gdzie nasz cel się uda. Czy on będzie jechał w kierunku B2 czy B4. Ale wiecie co? Chyba spróbujemy pojechać właśnie do S6, bo na S6 jest łącznik, który nas zawiezie w razie czego na łącznik z zieloną. A my możemy zawsze wejść również też do czerwonej. Albo przeczekamy na kolejnej stacji. No wszystko zależy od tego, gdzie nasz cel pójdzie. Ale podejrzewam, że będzie przechodził przez łącznik. My musimy iść na C7 w górę. I jedyne co wystarczyłoby zrobić, to poczekać aż do nas przyjedzie. Tylko że my mamy na to zaledwie parę minut. Dlatego chyba wyjedziemy mu naprzeciw. Mam nadzieję, że w razie czego będziemy mogli na jakimś łączniku go złapać. Bo się poruszamy stacja po stacji i on też tak się porusza. Niestety jedziemy nie w tym kierunku, w którym powinniśmy. To chyba nie tak powinno wyglądać. Ale chyba on pojedzie teraz zieloną linią, więc jeżeli się pospieszę, to uda mi się dotrzeć tam, gdzie mam dotrzeć. No w każdym razie możemy się widzieć nawet na C8. I to jest bardzo prawdopodobne. Chyba naprawdę wyrobię się w te 6 minut. Dalej jedziemy w stronę C8, bardzo dobrze. I na C8 myślę, że się spotkamy. Wszystko zależy od tego, w którym kierunku będzie jechał i czy przypadkiem nie będzie chciał przejść na stację G2. Ja tylko trzymam klawisz i ja nic nie muszę robić. Gramy agresywnie bardzo. Czy tam był radiowóz policyjny w metrze? Nie chcę nawet wiedzieć, jak tam się znalazł, ale powinniśmy w tym samym czasie tutaj dotrzeć. Witam cię, koleżko. Będziemy się widzieć. Jak jest? Jest ten koleś. Tylko my musimy uważać, bo nas może nie zauważył, bo nie za... Nie, właśnie. Nie wiadomo, czy on nie będzie szedł w tym samym kierunku, w którym jest pociąg. Kurde, nie uciekł mi, że on zwiał. Co za menda? Jakim cudem on wszedł do pociągu, kiedy ledwo tutaj dotarliśmy? Gdzie jedzie? Na G2 musimy się kierować? Nie, gdzie on jest? Tutaj jest, dobra, wszedł do tego pociągu, w końcu zauważyłem. Nie wiem, czy on tutaj stał cały czas na tej stacji, czy ja po prostu jestem ślepy. Chyba tak, to drugie, to jest prawdopodobnie. Już myślałem, że on zdążył i odjechał, ale nie odjechał, po prostu przeszedł sobie. Jak gdyby nigdy nic. Zatrzymujemy pociąg, koleżko, jesteśmy tutaj sami. Tamtych dwóch koleś nawet nie bierz pod uwagę. Dobra, jestem zmęczony. I potrzebuję pomocy, żeby się od tego uwolnić. No dobra. Udało nam się to zrobić. Wszystkie cele wykonane. Ciekawe, czy jakiś easter egg albo jakiś ukryty cel również tutaj był. 3 minuty na pierwszą imprezę nie jest tak źle. Myślę, że druga impreza również uda mi się bez żadnego problemu. Spotkałem ją w metrze. I miała pewną cechę charakterystyczną w postaci opaski na oczy. I potem powiedziała coś strange to me. She said,
Powiedziała, że śmierdzę okrucieństwem. Pytałem się, jak to pachnie. Ona powiedziała, że jak guma melonowa. Co? Gdzie my się wybieramy w końcu? Czy to jest tydzień wcześniej, dwa tygodnie później, czy... Gdzie jesteśmy tak naprawdę? Chyba nam czegoś dosypała do tej gumy balonowej. Empire Club. Klub Imperium. Kilka... Dokładniej mówiąc, 4 dni. Przed wywiadem. No dobra. Czyli tak jakby sen gramy agresywnie. Niekoniecznie będę robił kill them all, ale postaram się wykonać zadanie jak najlepiej się da. Na początek może znajdźmy listę celów, tak? Bo to będzie bardzo istotne. Tego kolesia możemy sobie wziąć, bo czuję, że będzie mi przeszkadzał. Damy sobie go tutaj. Tu widziałem, że możemy zrobić coś takiego. Tu widziałem, że możemy zrobić coś takiego. I już możemy pozbyć się w ten sposób kilku osobników. Tutaj znowu coś sobie wybuchnie. No już standardzik. To dzieje się praktycznie zawsze. A im więcej osób się pozbędziemy na początku, tym mniej świadków będzie, którzy mogą zadzwonić na policję. Czego oczywiście byśmy nie chcieli, no... Poza tym, że trzeba brać pod uwagę tych dryblasów, tak? No... Pobili mnie! Gdzie jest policja? Ehem, coś się zepsuło chyba. Myślę, że tu się pozbędziemy kolejnej osoby i pamiętajcie, że tutaj jest ten problem, że ja gram na hardzie i muszę brać właśnie pod uwagę jedną zasadniczą funkcję harda, a mianowicie większą ilość HP. U niektórych osób, a to oznacza też, że będziemy mieli większe problemy, bo niektórzy są tutaj całkiem dobrze zbudowani, tak? I to go zabolało i nie wiem, czy mnie właśnie nie pobił na śmierć. Ale ucieka, aha, dobra, niech sobie ucieka. My możemy zawsze trafić go tym. Boję się tylko, że ona zadzwoni na policję, jeżeli tylko coś się stanie. No właśnie zadzwoniła. Bardzo dobrze, proszę pani. Dobrze pani postąpiła, jest policja. Nic nie może zrobić oczywiście. Nic nie było widać. On znowu nie zauważył. Ale czas na pizzę. Oj, oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Nie wiem, ile on ma życia tak naprawdę. Tak mnie już pokiereszował. O nie. Oj, nie. No właśnie, jedzie policja do nas. No ale to nie jest istotne, tak? My mamy na to swoje sposoby. I tym sposobem dzisiaj będzie... To co zwykle. Czyli... Postaram się... A nie, nie jestem już poszukiwany. Po prostu pojechali sobie. Weźmy jeszcze raz nutę. I sprawdźmy, ile tutaj jest ochroniarzy. Dwóch. Dokładnie dwóch. Ale mam pewien pomysł. Wystarczyłoby chyba tylko ich obezwładnić na chwilkę. I będziemy mieli ich z głowy. Tyk. I tyk. I teraz tylko się ich pozbyć, tak żeby nic się nie stało. Tu też nic nie ma. Zabrałem pieniądze, nie wiem po co. Pewnie możemy kogoś przekupić tym, dobra. Lecimy, spróbujmy kogoś przekupić. Tylko co to da? Że ja to przekupię kogoś? Nic to nie dało, przynajmniej nie tym razem. Pewnie mogę kogoś przekupić, żeby nie dzwonił na policję w razie czego, no ale to też nie jest zbyt rozsądne, żeby tak to ryzykować, skoro możemy się takiego sobie pozbyć. Tu są jakieś tapsy, których możemy sobie użyć w przyszłości, a to jest jakieś wyjście? No, nie z naszej sytuacji, ale jakieś wyjście to jest. Możemy się pozbyć kilkunastu osób na raz. Czy to był właśnie latający dywan? Chyba tak, mam nadzieję, żeby nie zauważył. Oj, ktoś się podpalił właśnie, ale wiecie co, możemy tutaj schować. Jedną, dwie osoby. Uznajmy, że to jest imprezowy bus. I czy ja widzę, że właśnie tej granaty komuś wypadły? To chyba będzie naprawdę dzisiaj bardzo agresywny gameplay. Dobra, panowie i panie, zapraszam do imprezowego busa. No nie, już się skończyło miejsce. Nie ma jak pan tam obecnie wejść. Pomyślmy, możemy wykorzystać wodę albo benzynę. Chyba wykorzystamy na razie dwa granaty do jakiejś nieciekawej akcji. No ale tak, musimy zdobyć listę celów, tak? Tutaj możemy sobie w razie czego napełnić zbiorniki. Kurde, to będzie naprawdę wyśmienite. Co tutaj w ogóle się dzieje? Teraz zauważyłem, że tutaj jakieś gigantyczne karabiny maszynowe są. Kurczę, ten granat to i tak myślę najlepiej byłoby rzucić gdzieś tu. Cyk, poszedł sobie. I zapomniałem przeczytać jakiegoś ciekawego plakatu, który może by coś tutaj podpowiedział. Ale myślę, że tym razem nie ma to żadnego znaczenia. Tu się nic nie stało, nic z tego nie zauważył. Właśnie o to mi chodzi, że koleś co jakiś czas może zauważyć
i nie zauważyć. Nawet nie zauważył, że go dźgnąłem. To jest piękne po prostu w tej grze. Tutaj jest mołotow i jest mołotow. No, to jest coś pięknego. A w takim razie, skoro mamy mołotow, to ja myślę, że trzeba udać się po... No właśnie, benzynę. Tylko myślę, że pozbędziemy się już tego granata, żebyśmy mieli więcej slotów miejsca. Tam już jest jedna osoba, która będzie aresztowana. A, co mówi ten plakat z ciekawego? Chyba nic, co by nas w tym momencie interesowało. No ale najbardziej mnie teraz też interesuje, gdzie jest ta lista? Gdzie możemy ją znaleźć? Tutaj możemy ją znaleźć? Nie, nie możemy jej tutaj znaleźć, ale jest stangan, w razie czego, jakbym potrzebował. Czy jest mołotow? Nie, tutaj są te tabletki, które zostawiłem. Co się tutaj dzieje tak naprawdę, bo nie wiadomo? To jest jakieś ciało, które będzie i tak przejechane przez karetkę. Tu panowie jakoś zaczęli uciekać, muszę uważać, żeby nie zauważyli mnie, kiedy jestem w pobliżu tego ciała. Ale chyba chyba okazało się, że w tym busie jest więcej miejsc niż przypuszczałem. No to ciekawa sprawa. Myślę, że ten komputer tutaj jest dosyć podejrzany. Tak, razem listę celów już 5 się wyeliminowałem. Trzeba spalić hajs. No dobra, no to lecimy tutaj. No to jest coś, co miśki uwielbiają najbardziej. Tylko wiecie co, mam pewien plan. Zrobimy coś takiego. Zrobimy najdłuższą linę z benzyny, jaką kiedykolwiek udało mi się wykonać w tej grze. Ale nie bójcie się, możemy w każdej chwili sobie napełnić. Mam nadzieję, że benzyna tutaj jest dosyć tania. Możemy zrobić taki krąg zamknięty i każdy jak będzie przychodził, to będzie automatycznie w to wchodził. Spokojnie, jestem doświadczony w tworzeniu pułapek z Deforesta, więc i tutaj mi się to uda wykonać. Tutaj takie może odnogi zrobimy, będzie mniej zużytej benzyny. A i tak będzie zabawnie. Dobra, myślę, że można już zaczynać. Tutaj też są cele, ale myślę, że my sobie to inaczej zaraz wykonamy. Patrzcie, leci pięknie. I tak, podpaliły się pieniądze. Mamy jakiś cel z głowy? Nie, w tym momencie nie mamy, ale myślę, że dałoby się to jeszcze powtórzyć pod warunkiem, że oczywiście znajdę mołotowa albo coś innego. A co tutaj jest? Nie, to jest tylko wódka, ale to możemy zepsuć i to sobie wyjechało właśnie, jak gdyby nigdy nic. Okej, okay. No problemu, ten koleś nas może zauważyć, ten kelner dokładniej mówiąc. Tu chyba też nas można zauważyć. Poczekajmy może aż policja sobie stąd pojedzie, żeby mieć ich z głowy. Kombo niestety nie wykonam, tak mi się zdaje. Ponieważ zapomniałem o tym kompletnie. A wątpię, żeby mi się to udało. No tutaj też jest problem, bo nie zauważyłem, że mamy jeszcze jedno takie małe pomieszczenie. To możemy też spróbować wysadzić. Coś tu jest do wysadzenia? No nie, w tym momencie tu jest ten problem. No chyba, że właśnie rozrzedzimy odrobinę towarzystwo. No to może być to, tylko że oni chcą teraz zamknąć martwego. No to może być ciekawe. Może być. Zlali zwłoki. Jak policja będzie pytała, co się stało, to oczywiście wszyscy wiedzą, co odpowiedzieć. Wszystko wina gitarzysty, który rzucił gitarą w tłum. Gitarą elektryczną, bezprzewodową. Ale to jest lepsze niż benzyna, ponieważ to ma o wiele szybszy efekt niż podpalenie, bo podpalenie też można bardzo łatwo. Ej, moment, uda mi się kombo zrobić, jeżeli to wszystko pójdzie według mojego planu. Ci się jeszcze będą lać tutaj. Tu kolejna odnoga pójdzie. Naprawdę, jeżeli tutaj by się udało 15 osób sprowadzić, to jest szansa na powodzenie mojej misji. Tu. Tu. Dobra. Mamy kombo. Jakieś kombo jest. Kombo 10 na razie. Kombo 10 to jest za mało. Lecimy. Tu. Kolejna osoba zginęła i mamy kombo 17, ale nas zauważono, więc szybko idziemy po tego stangana, zanim policja przyjedzie. Dzięki temu będę uratowany. Będę uratowany, jest stangan, jest stangan. Cyk, uciekamy tutaj i próbujemy. Cyk. Jednego. Cyk, drugiego. Jest. Udało się. Teraz tylko tego się pozbyć. I jest, udało się. Przeżyliśmy, dobra, zbieramy ich stąd. Zanim ktokolwiek to zauważy. Musimy się ewakuować w tym momencie. Da się? Moment. Aha, to mogę tego przeszukać. A to mogę tylko otworzyć drzwi. Co to jest, kurczak? Co to kurczak robi? Moment, ja go tutaj zostawię. Co tu robi tyle kurczaków? Jestem poważnie zaskoczony ilością kurczaków, jakie nagle się znalazło na imprezie. Latające dywany, kurczaki? Co do cholery się tutaj dzieje? Tutaj ktoś jest, ale jest pijany w tym momencie. Okej. Kurczak mnie zaatakował. Wiecie co, może lepiej stąd się ulotnić, zanim kurczak zauważy, że zrobiłem coś złego i jeszcze powie policji. Impreza przerodziła się w chlew. Albo raczej kurnik, żeby nie obrazić kur.
Spadamy stąd. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dwie imprezy się udało zaliczyć, co prawda jedna była krótsza, miałem nadzieję, że będą dwie dłuższe, ale i tak jest bardzo fajnie, udało nam się wykonać wszystkie zadania za pierwszym razem. Ej, zobaczcie, jeszcze tyle wyzwań poszło. Kurde, ja nigdy na te wyzwania nie zwracam uwagi. A tutaj coś takiego. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie przekazać imprezy, bo tylko w taki sposób dowiecie się, kiedy na nie możecie wpaść. A wpaść mogą tylko moi widzowie. Cześć!